Tematem konferencji, nie wiem, czy wiecie, a to jest ten werset z Księgi Objawienia. Jak samo się zmieniło, jak to jest możliwe. Ale z Księgi Objawienia, trzeci rozdział, werset 8. I to jest fragment z listu, który Jezus pisał do różnych kościołów. I to jest akurat jeden z tych listów. Możecie, jak chcecie, to sobie możecie otworzyć Księgę Objawienia, trzeci rozdział, ósmy werset. I to, jak widzicie, jest to list do kościoła Filadelfii. Ale te słowa, które tam są zawarte, są tak szczególne. I tak Bóg położył nam na sercu, żeby to było tematem naszej konferencji. A mianowicie ten werset brzmi tak. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Jakie piękne słowa. Ja mam je na koszulce nawet tutaj, nie wiem, czy zauważyliście. Ale to jest tak cenne te słowa, bo Jezus jest tym, który otwiera i zamyka drzwi. A jak On otworzy lub zamknie, to nikt nie będzie w stanie tego zmienić. I to jest ciekawe, bo nawet objawienia w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że On ma klucze do śmierci i piekła. On jest tym, który będzie kiedyś sądził ten świat i tych wszystkich, którzy są na tym świecie. Wszyscy przed Nim kiedyś staną. I On może to robić, może sądzić, dlatego że to jest sprawiedliwy sąd. Dlaczego? Bo On oddał swoje życie za tych wszystkich ludzi. I to jest nieprawdopodobne, bo każdy, kto w Niego wierzy, tak jak mówi Jana 3,16, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, który Go przyjął, gdy stanie przed Nim, usłyszy te piękne słowa, wejdź do odpocznienia mego. On będzie sądził, On będzie tym, przed którym każdy stanie, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I wiecie, to jest ciekawe, że tutaj Jezus mówi te słowa piękne, które dla mnie są tak cenne, że ja znam uczynki Twoje, ja wiem, co się dzieje w Twoim życiu, wiem, przez co przechodzisz, wiem może, z czym się zmagasz, wiem, co robisz dla mnie. To jest dla mnie ważne. Ale wiedz, że ja otwieram przed Tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć. I On mówi, ciekawe te słowa, które tutaj są, że ja, chociaż masz niewielką moc. Wiecie, to jest ciekawe, bo kościół tam w Filadelfii to nie był wielki kościół, to nie był mega church, jak to mówią niektórzy. To był niewielki kościół. Ale czy mały oznacza złe? No nie. Wiecie, tak naprawdę Biblia mówi nam na przykład Mateusza 17,20, że jak będziemy mieć wiary jak ziarnko gorczycy, to wystarczy. Tak malutką wiarę, żeby góry przenosić. I to jest piękne, bo Jezus mówi do tego kościoła i mówi do nich, i myślę, że do nas też dzisiaj, że słuchajcie, może nie masz wielkiej mocy, może nie masz wielu różnych rzeczy, programów, budynków, pieniędzy, środków, różnych, nie. Wiecie, ale zachowałeś moje słowo. Byłeś wierny mojemu słowu. Nie poszedłeś na kompromis z tym światem, z tym, co ten świat mówi, tym, co ten świat próbuje wtłoczyć. Byłeś wierny mojemu słowu. I nie zaparłeś się. Byłeś lojalny wobec mnie. Nie zachłysnąłeś się tym światem i tym wszystkim, co ten świat oferuje. Byłeś wierny. Czyli to jest tak piękne, bo oczywiście potem w dziesiątym wersecie On do nich mówi jeszcze, że ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Wiecie, On tam mówi do nich też, że pomimo tych wszystkich ograniczeń, które macie, to ja będę was chronił. Ja będę z wami. Wiecie, to jest piękne, bo, wiecie, bo to jest tak, że może mamy niewiele, może nie mamy wielu, nie wiadomo, jakichś środków, możliwości, które mają inni, które ma ten świat. Ale wiecie, co jest? Jesteśmy wierni. Ja dziękuję Bogu za to, że jesteście tutaj. Wiecie, te konferencje, te, które mamy, może raz w roku takie w ten sposób, ale mam wiele innych rzeczy. I to, że jesteście tutaj, też pokazuje mi, jak ważne jest to, żeby być wierni Bożemu Słowu i tego, żeby słuchać swoje słowa. Niektórzy poświęcają cały swój urlop na to, żeby być w takim miejscu jak to. Może nie jest to doskonałe miejsce, może można się przyczepić do wielu różnych rzeczy, które tutaj są, ale wiecie co? Czy to ma znaczenie? Tutaj możemy słuchać Bożego Słowa i będziemy przez cały tydzień słuchać wielu mężów Bożych, którzy będą głosić Słowo, będziemy mogli się modlić, będziemy mogli wielbić Pana, będziemy mogli trwać w tej społeczności. Wiecie, i to jest piękne.
Bo Bóg często używa tych, którzy mają niewiele, tak naturalnie, ale mają jedną rzecz, dostępność. Mówią, Boże, może ja nie mam wiele, ale użyj mnie w tym wszystkim, co mam, z tymi rzeczami, które mam. Znacie tę historię tego młodego chłopaka, który miał 2 ryby i 5 chlebów. Może to nie było wiele wobec tego wszystkiego, jaka była potrzeba. 5000 ludzi, tylko tyle, ale powiedział, oddaję Tobie to, Jezu. I co zrobił? Jezus nakarmił cały tłum tą niewielką ilością rzeczy, bo On był dostępny. Mówi, Boże, oddaję Tobie to, co mam. To, co mam, daję Tobie, użyj to na swoją chwałę. I Bóg będzie nas używał. Będzie Ciebie i mnie używał w swoim doskonałym planie. Może nie mamy wiele, ale gdy będziemy dostępni dla Niego, On uczyni wspaniały cud. Wiecie, i to jest piękne, bo tutaj w tym wersecie, gdzie jest tutaj powiedziane właśnie, że On zachowa Cię w godzinę próby. To jest ciekawe, bo to słowo, które tu jest w innych tłumaczeniach, jest przetłumaczone trochę inaczej, bo tam nie jest powiedziane, że w godzinie próby, ale od godziny próby, przed godziną próby. Bo tam jest to słowo użyte ek, co oznacza, że właśnie przed, albo przed czymś, nie w czymś. I to jest ważne, bo oczywiście to jest też taki obraz tego wielkiego ucisku, ale nie o tym dzisiaj chcemy mówić. Ale tak jak w 1 Tesaloniczan 1,10 jest powiedziane, że uchroni Cię przed nadchodzącym gniewem. To jest to samo słowo użyte. On zachowa nas. I On, ten Kościół, który jest wierny Jego Słowu, któremu On otwiera drzwi, On zachowa, On będzie chronił, On będzie prowadził, On będzie wierny. I to jest piękne, bo to jest właśnie to słowo zachowam od, czyli tero ek. Tak macie tutaj po grecku. To jest dokładnie to samo słowo, które znajduje się w Jana 17,15, gdzie jest powiedziane, że nie proszę, abyś ich zachował i abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. To jest to samo dokładnie słowo. On zachowa nas. I w tym świecie jest wiele różnych rzeczy i ataków na Kościół i wiele rzeczy, które są przeciwne temu, co Bóg mówi i robi. Ale mówi, bądźcie wierni. A ja was zachowam. Ja będę się troszczył o was. Ja będę was strzegł. Bo tak jak w 11 wersecie mówi, ja przyjdę rychło. Żyjemy w czasach, w których On już jest tak blisko, że myślę, że już niektórzy to już mówią, że już czują to, że już ten czas się zbliża. Że jest bliżej. No, mogę powiedzieć z całą świadomością, pewnością, że dzisiaj jesteśmy bliżej przyjścia Jezusa niż byliśmy wczoraj. On przyjdzie... Już niedługo, ale wiecie, co to dla mnie też oznacza? Te słowa, że przyjdę rychło, to oznacza, że ten czas jest krótki. I to oznacza dla mnie też, że dzisiaj może powinienem żyć tak, jakby to miało być jutro. I co to oznacza dla mojego codziennego życia? Bo może dzisiaj powinienem powiedzieć komuś o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Nie odkładać tego do jutra. Może dzisiaj jest ta chwila, którą Bóg ma dla mnie. I mogę ją wykorzystać. Powiedzieć, Boże, może nie mam wiele. Może nie mam wielu wspaniałych rzeczy, wielu programów, ale użyj to, co mam. To, co mi dałeś. Bo pamiętajcie, że On jest tym, który otwiera drzwi. A jak On otworzy, to nikt tego nie zamknie. On jest Bogiem, który jest Bogiem nowych możliwości i On daje nam te możliwości. Wiecie, co jest ciekawe, gdy czytamy ten list do Filadelfii, tam nie znajdziemy żadnej krytyki tego Kościoła. Jak w wielu innych listach, które tam jest, które są w objawieniu. Wiecie, mi to mówi o jednym, że Bóg widział, że to, co jest w tym kościele, jest na tyle cenne, że ważne, żeby te drzwi otworzyć od tego kościoła, żeby inni mogli usłyszeć i zobaczyć to, co tam jest. Żeby mógł wyjść z tym do innych, żeby mógł innym o tym powiedzieć na zewnątrz. Ja sobie zadaję pytanie, gdy tak myślałem o tej konferencji i o tym wszystkim, czy ja jestem gotowy do tego, żeby przejść przez te drzwi, które On dla mnie otworzy. Niezależnie, czym te drzwi są dla Ciebie dzisiaj. Czy ja jestem gotowy? Czy mogę powiedzieć Bogu, Boże, może nie mam wiele, ale użyj mnie. Dokładnie w tym, co mi dałeś. Chcę być narzędziem w Twoich rękach.
Wiecie, ten ostatni rok, półtora roku praktycznie już naprawdę, to był, wiele osób mówi, że to było takim rokiem pełnym przeciwności, pełnym przeszkód, pełnym jakichś różnych obostrzeń, zamknięcia, otwarcia, zamknięcia ponownego i mnóstwo różnych takich rzeczy. Ale wiecie co, ja tak zauważyłem jedną rzecz i tak, to też takie świadectwo, że pomimo tego, że tak wiele rzeczy było zamykanych, to jednak widziałem, że Bóg otwiera dla nas drzwi. Ja mogę tu powiedzieć o naszym kościele w Warszawie, że ja widzę to, że Bóg otworzył wiele drzwi przed nami. I tak naprawdę zaczął nas używać w sposób, jaki nigdy wcześniej nie byliśmy używani. I gdyby nie te wszystkie zamknięcia, to pewnie byśmy tego nie robili. Ale Bóg, wiecie, to jest tak, że czasami ja mogę widzieć coś jako przeszkodę, a Bóg mówi, nie, to nie jest przeszkoda. To są otwarte drzwi dla ciebie. I chcę, żebyś tam wszedł i żebyś zobaczył i doświadczył mojej wierności, tego, że ja będę z tobą, pomimo tego wszystkiego, co się wokoło dzieje. Tylko czy jesteś dostępny? Czy jesteś gotów powiedzieć, Boże, okej, ja nie mam wiele, ale użyj mnie. Dokładnie tym, co mam. I być może to, co inni widzą jako przeszkodę, to dla mnie to będą otwarte drzwi, bo Boże, Ty to otworzyłeś. Ty sprawiłeś, że możemy robić to, czego wcześniej nie mogliśmy robić. Ja modlę się o to, żeby Bóg w czasie tej konferencji pokazywał nam takie otwarte drzwi. Żeby pokazywał nam to, słuchaj Maciek, to są drzwi, które otwieram dla ciebie. I chcę, żebyś był użyteczny w moim doskonałym planie, w tych drzwiach. Przejść przez te drzwi. Ja chcę cię użyć. Tam dokładnie. Wiecie, to jest, jak ja czytałem ten list do kościoła w Filadelfii, dla mnie to było takie nieprawdopodobne, bo ja nie mogę przestać właśnie myśleć o tym, jaki Bóg jest wierny w naszym życiu. Tylko czy my jesteśmy w stanie dostrzec te drzwi i przejść przez te drzwi? Dziś żyjemy w czasach, w których tak bardzo ważne jest to, żebyśmy wychodzili do tych ludzi przez te otwarte drzwi i mówili o tym. Bo dzisiaj ludzie budują tak wielkie mury wokół siebie. Ludzie, którzy zamykają się. Cała ta atmosfera, to wszystko, co się wokół nas dzieje, sprzyja temu, żeby ludzie byli zamknięci i żyli za tymi swoimi murami. Ale Bóg mówi, może inni widzą to jako mury, ale ja widzę to jako otwarte drzwi. Ja chcę, żebyś dotarł do tych ludzi. Żebyś zapukał do ich serc. Bo ja mogę otworzyć te drzwi serca, które dzisiaj wydają się zamknięte. Dziś jest ten czas. Ja wierzę w to głęboko, że dzisiaj Bóg w tym czasie, w którym jesteśmy, w tak trudnych czasach tak często, ale że to jest czas tego, który Bóg mówi. Ja otwieram drzwi. Świat może zamykać te drzwi, ale... Będzie próbować zamykać te drzwi, ale nie uda mu się, bo to ja jestem tym, który otwiera. I choć być może nie masz wielkiej mocy, być może nie jesteś nieznaczący w oczach tego świata, ale zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Bądź wierny mojemu słowu. Bądźmy wierni. I idźmy wiernie za Bogiem w tym powołaniu, które Bóg dla nas ma. Jeżeli nie wiesz, jakie jest to powołanie dla ciebie, ja się modlę, żeby przez tą konferencję, przez ten czas Bóg pokazywał nam, jakie są te otwarte drzwi dla nas, każdego z nas. Ja tu mówię także dla siebie. Ja wierzę w to, że Bóg ma takie wspaniałe rzeczy, którymi chce nas uczyć. Może dzisiaj tego jeszcze nie widzimy. Może dzisiaj jeszcze myślimy, ojejku, to są przeszkody, taka. Ale może, gdy powiem, Boże, nie mam wiele, mam tylko kilka chlebów, kilka ryb. Co możesz, Boże, z tym zrobić? Przecież zobacz, jakie potrzeby są wokół mnie. Ale jednak, Boże, oddaję to Tobie i użyj tego, jak chcesz, na swoją chwałę. I zobaczycie, będziemy zaskoczeni. Ja pamiętam, kiedyś ktoś mi złożył takie życzenie, jakby nie zapłaciłem tantiem za to, żeby to używać, ale przyznaję się, od tej pory każdemu, komu mogę, składam takie same życzenia. A mianowicie życzę ci, żeby cię Bóg zaskoczył swoją wiernością, jak nigdy wcześniej. Ja wierzę, że jak będziemy wierni szli za Nim, to On będzie nas zaskakiwał swoją wiernością. Będziemy zdumieni, jak wielkie rzeczy On ma dla nas. Amen? Ojejku, ale was fajnie wszystkich widzieć. Słuchajcie, Bóg jest wierny i... Powiem wam tak właśnie sobie pomyślałem, jak pastor Maciek mówił o tej wierności, że
Ja na przykład dzisiaj jestem tutaj ze względu na to, że wielu z was jest wiernych. Myślę tutaj o wierności pastora Maćka, Stasia i wielu, wielu z was, którzy byli wierni w moim życiu, żebym ja mógł być wierny wam i Bogu. Zobaczcie, jak bardzo siebie potrzebujemy. Bez was mnie by tutaj nie było. I odwrotnie tak samo podejrzewam. Nie? Więc chwała Bogu, że jesteśmy tutaj. Słuchajcie, o tych otwartych drzwiach chciałem też porozmawiać. Wstańmy na chwilkę, pomodlimy się. Panie, ja tak bardzo Cię proszę, otwieraj drzwi. Jest tak wiele drzwi, które tutaj dzisiaj nawet na tej sali potrzebują otworzenia. Prosimy Cię, byś otwierał te drzwi, które Ty chcesz dzisiaj otworzyć, które są przygotowane na to, byś to Ty, Jezu, je otworzył. Dotykaj się serc, Panie, naszych, dotykaj się naszych myśli, dotykaj się wszystkiego, co, z czym przyjechaliśmy tutaj, Panie, z tym bagażem, z ciężarami, z poczuciem winy, żalu, rozżalenia, smutku. Rozprawiaj się z tymi rzeczami. Chcemy je wszystkie złożyć u stóp Jezusa, bo On wie, co z tym zrobić. Z tymi wszystkimi bagażami, walizami, które tu przytargaliśmy ze sobą. Tymi rzeczami, które nas przygniatają do ziemi. Chcemy je dzisiaj złożyć u stóp Jezusa. A Ty, Panie, otwieraj to, co powinno być otworzone. Amen. Siądźcie, proszę. I będę chciał dzisiaj takie dwa fragmenty wam przedstawić, które mówią też o otwartych drzwiach. I to są inne fragmenty niż pastor Maciek głosił, więc nie będę się powtarzał. Słuchajcie, pierwszy fragment, myślę, to będzie z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, 51 werset. Jezus powiedział takie słowa. Powiedział też do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie niebo otwarte. Słuchajcie, to są słowa Jezusa do Jego uczniów. Zobaczycie niebo otwarte. Nie wiem, czy komuś z was Bóg dał taką łaskę, że widzieliście niebo otwarte. Powiem wam, w moim doświadczeniu jest taki moment, kiedy Bóg otworzył przede mną niebo. Ale wiecie co, byłem młodym chrześcijaninem. My czasami myślimy, że to się zdarza tylko takim, nie wiem, Bożym mężom, którzy od lat chodzą z Bogiem, że Bóg daje im jakąś wizję otwartego nieba i tak dalej. Wiecie co? Bóg jest wierny dla tych, którzy są wierni w małym. Wiecie, kiedy Bóg otworzył dla mnie, to nie, żebym widział to otwarte niebo? Wtedy, kiedy u nas w kościele był zorganizowany koncert ewangelizacyjny. To znaczy, że przyjechała, chyba TGD wtedy przyjechało do kościoła, miał być koncert i każdy miał przyprowadzić swoich niewierzących znajomych, żeby słyszeli Ewangelię. I wszystko było oczywiście profesjonalnie zorganizowane, bo to TGD, nie? Więc wszystko było profesjonalnie, zaproszenia, wszystko było pięknie, ładnie. Tylko w tym wszystkim, czasami w tych organizacjach, gdy organizujemy i jest wszystko profesjonalnie, czasami Boży ludzie zapominają o najważniejszej rzeczy. O tym, żeby Duch Święty był w to zaangażowany. I wiecie co? Pastor rzucił takie hasło: a kto chce być w miejscu niewidocznym, ale najważniejszym? No ja, młody chrześcijanin, no to ja oczywiście, nie? No pewnie, że ja. I wiecie, co to było? To była mała salka z tyłu kościoła, gdzie było chyba z 5 osób, które w czasie całego koncertu modliło się, wołało głośno do Boga, żeby Bóg otwierał serca ludzi, żeby otwierał niebo, żeby ludzie byli zbawiani. Ja naprawdę miałem przekonanie, że jestem w najważniejszym miejscu. Tam pal licho TGD, pal licho koncert, bo ja walczę o duszę ludzi, którzy są na tym koncercie.
I wiecie co, i naprawdę było te 3-4, może 5 osób, to było tak wspaniały czas, że ja po prostu naprawdę widziałem otwarte niebo, nie? I tak mówię, Boże, co tu się dzieje, nie? Co ty robisz? Ale tak jest, słuchajcie. Jutro jest spotkanie modlitewne, tak? Po południu jest wesele, tak? Przyjedzie dużo ludzi niewierzących? Możliwe, tak? Będą takie osoby. Bojujmy o tych ludzi jutro rano już, nie? Módlmy się, żeby Bóg otwierał serca ludzi, przekonywał ludzi o grzechu, o potrzebie Zbawiciela. Bo każdy tego potrzebuje. Każdy. Ja potrzebuję tego tak samo jak każdy z was. Potrzebujemy, by Bóg dotykał się naszych serc, aby otwierał przed nami niebo. Więc bojujmy jutro rano o to, co będzie się działo, bo Bóg ma plan. Słuchajcie, mnie grzesznika Bóg kiedyś znalazł. Gościa, który chętnie był latał łysy, Hare Krishna wołał po ulicach, tak? I takiego gościa Jezus odnalazł, słuchajcie, tak? Zgubionego całkowicie chłopaka. Ale Bóg mnie odnalazł. Bo co? Bo Bóg potrafi otworzyć oprócz tych niebiańskich drzwi, potrafi swoją miłością otworzyć jeszcze jedne drzwi. I o tym przeczytamy w objawieniu Jana w 3 rozdziale. To ten sam rozdział, który pastor Maciek nauczał, tylko troszkę dalej. To jest w liście do zboru w Laodycei, to jest w liście do kościoła, który, można by powiedzieć, był martwym kościołem. Dostał więcej, ten kościół dostał najwięcej chyba złych rzeczy, opinii Pana Jezusa na jego temat. Ale wiecie co, w tym wszystkim, mimo to, że to był odstępczy kościół, mimo tego, że ten kościół już dawno zapomniał o Panu Bogu, bo są takie kościoły, słuchajcie, są kościoły, gdzie ludzie się spotykają, a nikt nie zna Jezusa osobiście. Naprawdę. Ale wiecie co? W tym właśnie liście jest mowa o otwartych drzwiach. Posłuchajcie tego. To jest 3:20. To Jezus mówi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Słuchajcie, to są słowa do ludzi, którzy byli w odstępczym kościele. To są dzisiaj słowa do naszych rodaków, słuchajcie. Słuchajcie, czy nie jest tak, że statystycznie większość Polaków nazywa siebie, że jest osobą wierzącą? Nie jest tak? Ale wiecie co? Akurat teraz we Wrocławiu zaczynamy studium listu Jakuba. Kto z was kiedyś czytał list Jakuba? Łatwy jest, nie? Jak sobie pomyślałem, że mam studiować z Jakuba, mówię, Boże, to może coś innego jednak, nie? Bo to jest tak ciężki list, że podobno nawet Luther chciał go wyrzucić z Nowego Testamentu, bo nie rozumiał, co tam jest napisane. Ale wiecie co? Jak się trochę człowiek z modlitwą wgryzie w ten list, on jest niesamowity. I on jest bardzo na czasie dzisiaj dla Polaków. Wiecie dlaczego? Bo ten list jedynie mówi o ludziach, którzy uważają się za wierzących, a Jakub mówi, nie jesteście wierzący. Do ludzi wierzących mówi, potrzebujecie czegoś więcej. Nie będziecie zbawieni, jak będziecie tylko wierzący. I o co mu chodzi? Tak sobie pomyślałem, tak najprostszymi słowy, jakby to oddać. Bo dzisiaj nie chodzi o to, czy wierzysz w Boga. Bo wielu ludzi powie, wierzę w Boga. Ważne, żeby w coś wierzyć. Ile razy to słyszałem? Nie, nieważne jest w coś wierzyć. Ważne jest znać tego, który jest prawdą. Wierzyć Bogu, a nie tylko w Niego. A co Bóg takiego powiedział? Chociażby te słowa w objawieniu Jana. Jezus stoi u drzwi i puka. Gdzie On puka? Jak myślisz? Do serc ludzi, którzy może się uważają za wierzących, ale nie mają relacji z Jezusem. I wiele kościołów ewangelicznych już nawet dzisiaj w Polsce, słuchajcie, wmawia sobie, że ma, o, wszyscy tu jesteśmy wierzący, ale jeśli jakikolwiek kościół
zapomina o potrzebie relacji z Jezusem Chrystusem, to możesz sobie wierzyć, w co chcesz. Będziesz potępiony. Naprawdę, Biblia nie zostawia żadnych wątpliwości. Wielu przyjdzie do mnie, mówi Jezus, i będzie mówił: Panie, czyż w Twoim imieniu nie wyganialiśmy demonów? Panie, czy w Twoim imieniu nie uzdrawialiśmy chorych? Panie, czy w Twoim imieniu nie robiliśmy tego, tamtego? A Jezus co im powie? Idźcie precz ode mnie, bo nigdy was nie znałem. Rozumiesz to? Dzisiaj Polacy potrzebują to usłyszeć, że nie wystarczy wierzyć w Boga, ale trzeba, to jest konieczność, trzeba nawiązać relacje z żywym Jezusem. Z Jezusem, który nie tylko umarł na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwychwstał i żyje dzisiaj. I co więcej, wiecie, co on robi? Przecież objawienie Jana zostało napisane po jego śmierci i po zmartwychwstaniu, tak? I po wniebowstąpieniu. A tu jest wyraźnie powiedziane, że on co robi? Puka. I wiecie co? Wiecie, jak wygląda kołatka, tak? Bo tu jest, że kołacze do drzwi, tak? Kołatka to jest takie kółeczko na drzwiach, to się zamiast dzwonka używa i się puka, tak? I wiecie, czyje i jakie ręce dokonują tego? Wiecie, co jest na tych rękach? Przez całą wieczność będzie? Rany. Rany po czym? Po przebiciu, tak? Rany po przebiciu gwoździami, którym Jezus był przybity do krzyża. One będą na wieki widoczne. I te zranione ręce, może już zabliźnione, one pukają do Twoich drzwi. Jezus mówi, kto usłyszy głos mój, nie tylko tego stukania, ale Jego głos, więc ten głos coś mówi. Co ten głos mówi? Wiecie, dlaczego ja dzisiaj jestem chrześcijaninem, a nie wiem, Hare Krishną, tak? Nie jestem wyznawcą Hare Krishny, tak? I tak dalej. Wiecie co? Boża miłość. Bo ten, który stoi i puka i ma te rany na rękach, on mówi, kocham Cię. Kocham Cię. Chcę być obecny w Twoim życiu. Zobacz, co ja zrobiłem. Umarłem za Ciebie. Chcę dzisiaj z Tobą wieczerzać. Słuchajcie, wieczerza w krajach, gdzie jest bardzo gorąco, to jest główny posiłek. To jest czas, kiedy wieczorem po pracy, po tym wielkim upale się siada i się siedzi godzinami, nie tylko po to, by zjeść, ale po to, by rozmawiać, by budować relacje. I tego Jezus chce z Tobą. Dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze, ale dzisiaj. Oto stoję u drzwi i pukam. Te drzwi to nie są te drzwi, co były do nieba, bo te niebiańskie drzwi to Bóg otwiera. Te drzwi są inne. Wiecie dlaczego? Bo klamka jest tylko z Twojej strony. Jezus chce relacji, bo jeśli by nie chciał, to by nie pukał. Jeśli by nie chciał z Tobą relacji, to by nie wołał do Ciebie, słuchaj, otwórz, bo ja Cię kocham. On chce. Ale ponieważ Bóg jest dżentelmenem, Bóg nie zmusza nas do relacji ze sobą, to On to robi delikatnie i puka. I chce, żebyś to Ty podjął decyzję w swoim sercu. Te drzwi możesz otworzyć jedynie Ty. Klamka jest jedynie z Twojej strony. Jeśli nie nawiązałeś relacji z Jezusem Chrystusem, jeśli nie otworzyłeś tych drzwi dla Jezusa, to dzisiaj możesz to zrobić. Dlaczego mówię dzisiaj? Dlatego, że jeśli chcemy doświadczać, każdy z nas, jak tu jesteśmy, chce doświadczać wszystkich skarbów, które Bóg tu dla nas na konferencji przygotował, to pierwsza podstawowa rzecz, jaką my wszyscy potrzebujemy, mieć nawiązaną relację z Jezusem Chrystusem. Mieć Jezusa w sobie. Bo to są drzwi do naszych serc. Otwórz Mu swoje serce, wpuść Go do swojego życia, a zobaczysz, jak cudowne rzeczy będą się działy nie tylko tu na konferencji, ale przez całe Twoje życie. Bo jeśli raz Jezusa wpuścisz, nigdy Cię On nie opuści.
Mimo naszej niewierności on pozostanie wierny. Czy warto te drzwi otwierać? Pewnie, że warto, bo zobaczycie jeszcze, ile w tym tygodniu Jezus będzie otwierał drzwi. Ale te drzwi są dla tych, którzy już je otworzyli dla Jezusa. Skorzystaj z tego. Pełnymi garśćmi skorzystaj z tego, co Bóg dla nas tutaj przygotował. Otwórz te swoje serca. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli dzisiaj słyszysz głos Jezusa, otwórz drzwi. Jezus wstąpi do ciebie i będzie z nim wieczerzał, a on z tobą. To są słowa, które dzisiaj mogą zmienić twoje życie. W liście Jakuba, o którym już wam wspomniałem, który mówi o wierzących niezbawionych, to u nas w Polsce jest takich pełno. Wierzący niezbawiony. Bo do zbawienia tak naprawdę potrzebujemy Jezusa w nas. Czy wiesz o tym? Czy słyszałeś o tym? Czy wierzysz Bogu, który w swoim słowie tak właśnie pisze o tym pukaniu do serca twojego? Uwierz Jemu. To nie ja, to nie Tomasz Piszczałka to wymyślił. Na szczęście. To jest Bóg, który przemawia do nas przez swoje pismo. To pismo jest natchnionym Słowem Bożym. I Duch Święty przekona cię w twoim sercu, że to jest prawdą. Słuchajcie, może czasami możesz mieć wątpliwości, tak? Czy to jest na pewno głos Jezusa, czy to na pewno On. Ale wiecie co? Ja powiem wam tak, z własnego doświadczenia. Ja czytałem Pismo Święte, nikt mi nie mówił Ewangelii, nikt mi nie głosił nigdy. Ale wiecie co? Biblia do mnie głosiła Ewangelię. I ja wiedziałem, że muszę podjąć pewną decyzję. A że jestem Tomasz, to Tomasz biblijny wam się z kim kojarzy, tak? O, to ten, co miał wątpliwości. A jak czytałem sobie o Tomaszu, o Ewangelii, mówię, o, ja jestem taki sam, nie uwierzę, dopóki nie dotknę. No, ale to Bóg mnie dotknął, słuchajcie. On mnie dotknął. I sprawił, że nawet mimo moich wątpliwości, on wszedł do mojego życia i zmienił je. Nawet jeśli wątpisz, i nawet jeśli masz wątpliwości, jeśli nawet nie do końca jesteś przekonany, czy to jest prawda, to ja cię dzisiaj proszę o jedno. Spróbuj. Słuchajcie, Bóg jest otwarty na to, żebyśmy Go nawet może nie kusili, ale sprawdzali, doświadczali. Spróbuj. Pomódl się tak, jak ja się 20 parę lat temu pomodliłem, 27 chyba. Jeśli Boże jesteś, jeśli to, co dzisiaj usłyszałem tutaj na sali jest prawdą, to ja, Panie Jezu, otwieram dzisiaj swoje serce, drzwi mojego serca, wstąp do mnie, bo chcę z Tobą wieczerzać. Spróbuj. Zobaczymy, co Bóg zrobi. Naprawdę, ja spróbowałem i to zmieniło całkowicie moje życie. Mają 23-letni chłopak po prostu w swoim pokoju, w blokowisku, gdzieś tam naklęcząco woła: Jezu, zmień moje życie. Jeśli to jest prawdą, to zmień moje życie. I zmienił. Rano wstałem nowym człowiekiem. Nawet nie wiedziałem, jak to się nazywa, tak? Ale coś się zmieniło. Dopiero później w Bożym Słowie odkryłem, co się zmieniło, dlaczego się zmieniło i tak dalej. Chcesz zmiany w swoim życiu, chcesz sens w swoim życiu, chcesz widzieć cel, chcesz wiedzieć, dlaczego takie różne dziwne rzeczy się dzisiaj na świecie dzieją. Zaproś Jezusa. On jest prawdą. On jest życiem. I On nadaje jedynie sens naszej egzystencji tu na ziemi. Naprawdę. Mówię z doświadczenia. Nie wierzycie mi? Staszka zapytajcie. Powie wam to samo. I z doświadczenia wam powie. Jaką Bóg ma moc, by przemienić i nadać sens naszemu życiu. Skłońmy głowę i pomódlmy się. Panie, Ty widzisz nasze serca. To jest niesamowite, ale wiemy, że Twoje oczy widzą wszystko. Widzą nie tylko nasze czyny, ale nasze motywacje. Przed Tobą, można by powiedzieć, jesteśmy goli, bo Ty wszystko widzisz. Znasz nasze myśli z daleka. Ale dzisiaj
Dzisiaj, Panie, ja chcę Cię prosić, abyś Ty przez swojego ducha bardzo wyraźnie pukał do serc ludzi, którzy Ciebie nie znają, które może myślą o sobie, że są wierzące, że wierzą w Boga, ale nigdy nie zaprosiły zmartwychwstałego Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Dlatego ja dzisiaj proszę Cię o tych ludzi. Proszę Cię, abyś głośno pukał i aby oni odpowiedzieli: tak, chcę dzisiaj spróbować. Chcę dzisiaj Jezusa w moim sercu. Panie, otwieraj, proszę. Otwieraj to, co wydaje się nie do otworzenia. Krusz zatwardziałość naszych serc i czyń cuda. Bo każdy człowiek, który nawiąże relację z Jezusem Chrystusem, to jest cud. Cud. Boży cud nowego stworzenia. Zrodzony z ducha kolejny człowiek, aby żyć na wieki z Bogiem. Chcesz życie wieczne? Miej Syna w swoim sercu. Nie ma innej drogi. Nie ma innego Zbawiciela. Nie ma innego zbawienia. Jezus Chrystus w sercu, w moim życiu jest gwarantem życia wiecznego. Tobie, Panie, niech będzie chwała za dobrą nowinę, za Ewangelię, którą możemy nadal głosić. Zbawienia z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Tobie chcemy dziękować za tą dobrą nowinę, że Jezus w nas nadzieją chwały. Bo tylko Jemu należy się chwała. Za te przebite ręce, za te przebite nogi, za nasze grzechy. Jemu jedynie należy się chwała za nasze zbawienie, za nasze życie wieczne. Amen.